Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu rozwiązaliśmy trzy zadania, a w zasadzie nawet cztery, bo jedno powtórzone zadanie z poprzedniej lekcji, z poprzedniego spotkania, no i to powtórzone zadanie dotyczyło obliczania pól prostokątów w kwadracie podobnym, czy w prostokącie podobnym do tego, o którym będziemy mówić dzisiaj. No i to zadanie wygląda w ten sposób. Mamy kwadrat ABCD, mamy niebieski kwadrat. Ten kwadrat ABCD podzielono odcinkami równoległymi do boków w taki sposób, że powstały tutaj prostokąty i kwadrat. To, że to jest kwadrat, widać, bo takimi dwiema kreskami zaznaczone są boki, to znaczy, że te wszystkie boki są równe. No i oczywiście, żeby rozwiązać to zadanie, no prosi się, żeby podzielić ten prostokąt do boku 20, o polu powierzchni 21 cm kwadratowych odcinkiem, który jest przedłużeniem tego boku kwadratu, no ale pytanie, jak obliczyć pola powierzchni tych dwóch wynikłych z tego prostokątów. No i można zauważyć następujący fakt. No jeżeli bok kwadratu wynosi a, to może ja tu oczyszczę planszę. Te przygotowane do malowania wzory mogłyby kogoś wprowadzić w błąd. Jeżeli bok kwadratu wynosi a, dużego kwadratu, a bok tego małego kwadratu wynosi b, no to oczywiście, ponieważ cały odcinek jest a ten odcinek jest b, no to ten bok tego żółtego prostokąta to jest a minus b. Podobnie, jeśli cały bok kwadratu wynosi a bok tego kwadratu niebieskiego wynosi b, no to bok tego zielonego prostokąta wynosi a minus b. No ale w takim razie pole powierzchni tego prostokąta zgodnie z wzorem na pole powierzchni prostokąta to jest podstawa razy wysokość. Podstawa jest a minus b, a wysokość jest b, czyli to jest b razy a minus b. A jeżeli tutaj spojrzymy, no to dla odmiany podstawa jest b, a wysokość a minus b, czyli też to jest b razy a minus b. No konkretnie mnożenie jest przemienne, więc które z tych czynników b czy a minus b napiszemy na pierwszym miejscu, nie gra to roli. Stąd wiemy, że ten prostokąt ma powierzchnię 12 cm kwadratowych, no a jeśli cały miał powierzchnię 21 cm kwadratowych, to ten musi mieć powierzchnię 9 cm kwadratowych. No i stąd ja może się zmniejszę. O tak. No i stąd mamy równanie. Pamiętacie ten lemat, który żeśmy udowodnili na poprzednim spotkaniu. Jeśli mamy taką sytuację, to iloczyn pola powierzchni tego prostokąta i tego prostokąta jest równy iloczynowi pola powierzchni tego prostokąta i tego prostokąta, czyli mamy 9 razy x równa się 12 razy 12, czyli x równa się 144 przez 12, a zatem x równa się 16 cm kwadratowych. Zadanie rozwiązane. Kolejne zadanie dotyczy kątów. To jest zadanie 358, punkt A z książki matematycznej Gwiazdki. Naszym celem jest wyznaczyć sumę tych kątów zaznaczonych tutaj na rysunku. Ile jest alfa plus beta plus delta plus gamma plus fi? No i będziemy próbować wykorzystać twierdzenie o kącie zewnętrznym trójkąta, które mówi, że kąt zewnętrzny trójkąta równa się sumie kątów wewnętrznych leżących naprzeciwko wierzchołka, w którym ten kąt zewnętrzny się znajduje. No i tutaj idea rozwiązania jest taka, że trzeba wykorzystać fakt, że jeżeli sobie oznaczymy w tym trójkącie, tu gdzie jest gamma, się można pewnie wybrać też inny trójkąt,
kąty jako kappa i epsilon, no to suma tych trzech kątów równa się 180 stopni, no bo to są kąty wewnętrzne trójkąta. Z drugiej strony kąt kappa, ten, to jest kąt zewnętrzny tego trójkąta. No, jak się człowiek przyjrzy, to zauważy. No w związku z tym kappa to jest alfa plus delta. Z kolei kąt epsilon to jest kąt zewnętrzny tego trójkąta. A zatem epsilon jest równe fi plus beta. No, jeżeli to podstawić, zamiast kappa alfa plus delta, a zamiast epsilon fi plus beta, to dostaniemy, że suma tych trzech kątów w trójkącie wewnętrznych, która jest równa 180 stopniom, równa się sumie wszystkich kątów zaznaczonych tutaj w rogach tych gwiazd. Czyli alfa plus beta plus delta plus gamma plus fi równa się 180 stopni. Nie piszę stopni, bo ta tablica nadal nie potrafi prawidłowo procesować tej komendy w LaTeX-u degree. No dobrze, a teraz mamy jeszcze takie zadanie. Też to jest zadanie B. Z tego punkt B, z tego samego zadania 358 z książki Matematyczne Gwiazdki, bardzo polecam tą książkę. Mamy dla odmiany policzyć sumę tych kątów w rogach takiej figury. No i to, co się rzuca w oczy, to się rzuca w oczy jakaś taka uprzywilejowana rola tego trójkąta tu w środku, więc gdybyśmy zaznaczyli kąty tego trójkąta jako x, y i z i wykonali, nazwali ten trójkąt trójkątem ABC i jeszcze zaznaczyli kąty wierzchołkowe do tych kątów x, y i z, które mają tę samą miarę, no to sytuacja wyglądałaby w ten sposób. No i w każdym z tych trójkątów suma kątów wynosi 180 stopni. Tak więc alfa plus beta plus x to jest 180, gamma plus delta plus y to jest 180 i epsilon plus fi plus z to jest 180. No to teraz jak dodamy do siebie te wszystkie równania 3, no to dostaniemy coś takiego, no ale to będzie suma tych wszystkich kątów, których sumę chcemy obliczyć, plus jeszcze x plus y plus z, ale x plus y plus z to są kąty wewnętrzne w trójkącie, więc ich suma równa się 180 stopni i nic na to się nie da poradzić. A z drugiej strony suma po prawej stronie tego równania, suma 3 razy 180, no to można zapisać ją jako 180 plus 360. 180 i 180 się uprości i dostaniemy, że szukana suma kątów równa się 360 stopni. Zadanie rozwiązane.